Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na nowy let's play, tym razem z gierki Alpha Polaris. Jest to klasyczny point and clickarz z 2011 roku. Wcielamy się w grupę badawczą, która stacjonuje w północnej części Grenlandii. Ogólnie mamy tutaj motyw snów, motyw koszmarów itd., itd. Gra jest utrzymana w konwencji thrillera czy tam horroru. W każdym bądź razie mam nadzieję, że let's play wam się spodoba, a ja już nie przedłużam, rozpocznijmy nową gierkę. Hey, Norwegian guy! Are you in there? Ka. There's another polar bear for you to stun. Przyjacielski, odpowiadasz nieprzyjemnie, ignorujesz go. Bądźmy na razie przyjacielscy, tak? Okay, if you could come back in an hour or two. You think it'll wait while you snooze away? Rise and shine, Norway! And if you don't, I'll shoot that thing myself! You want to get that science project of yours, or whatever it is, done? Czemu oni zabijają niedźwiedzie? Co im takiego złego zrobiły? Poddajesz się. Obrażasz się i poddajesz. Okay. Hold on. I'll just get the gun and stun you instead. What was that? You just come and try, butt boy. And don't let Miss Alaska hold you up back there. Ik vedik je kai gahar. Okej. Nie mam zielonego pojęcia, co ten ostatni dialog znaczył. Jak grać? Nawigacja i interakcje za pomocą myszki. Dobra, czyli mamy tutaj typowego samouczka. Myślę, że nie będzie mi to potrzebne. Powrót do gry. Co my mamy w ekwipunku? Narzędzie uniwersalne z kompasem. Notatnik. Zapalniczka. Uśpione niedźwiedzie polarne. Mamy jakieś współrzędne. Oba osobniki niedożywione. Duże rany na poduszkach łap. Samica przy zwłokach zaobrączkowanej foki. Pazury 3 cale. Okej. Okay. Puls. Czas po podaniu. Lista kroków. Nie podchodź przed upływem 2 minut do utraty przytomności. Sprawdź oddech i tętno. Usuń strzałkę. Zapisz numer identyfikacyjny niedźwiedzia i obroży. Odejdź na bezpieczną odległość po odtruciu. Okej. Okay. No dobra. Czy coś będę mógł stąd zabrać? Puszka piwa. Dobre. Plakat z niedźwiedziem polarnym. Zmierzch niedźwiedzi polarnych. Termometr elektroniczny. Temperatura na zewnątrz wynosi 5 stopni Fahrenheita. To oznacza minus 15 stopni Celsjusza. Ojej, ile ja bym dał, żeby było troszeczkę chłodniej na dworze. W tym momencie za oknem jest około 35 stopni. A ja dodatkowo muszę nagrywać ten let's play, mając zamknięte okno. Śpię tutaj dużo mniej niż w Norwegii. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia, okej. Okay. Urządzenie do triangulacji. Nie potrzebuję tego w tej chwili.
mogliśmy włączyć naszego laptopa. Greenland Polar. Dobra, mamy jakąś notatkę o Grenlandii prawdopodobnie. Jest mapa. Wow. Brak pliku mapy. No dobra. Coś tutaj będziemy mogli wpisać. Prawdopodobnie. Rysowanie. Tutaj nic nie mogę zaznaczyć. Mogę jedynie to wyzerować. No dobra. Może w późniejszym czasie będzie mi to potrzebne. La Hombre and Machotowska. Plakat. Zdjęcie zespołu jazzowego. Dobra, wydaje mi się, że nic stąd zabrać tak czy inaczej nie będę mógł. Wyjdźmy zatem na zewnątrz. Mogę też wyświetlać jakieś podpowiedzi, ale wiecie co? Nie będę tego robił. No chyba, że faktycznie gdzieś mocno utknę. Do pokoju nowy. Nova, are you in there? Brak odpowiedzi, nikogo nie ma w środku. Okej. Do pokoju Ala. Al. Najwidoczniej nikogo tutaj nie ma. Brak odpowiedzi. Fotografia ekipy numer 2. Ale w sumie na tej tablicy nic nie mogę więcej obejrzeć. Jest wiadomość. Run Knudsen, biolog, alpinista, filantrop. Mogło dać do garażu bądź do pokoju dziennego i kuchni. Tablica informacyjna. Okej. Kluczyki do stacji. Ale na tą chwilę nie mogę ich zabrać. Hej kochani, wszystkiego najlepszego z okazji twoich jutrzejszych urodzin. Mamy nadzieję, że dostaniesz tą kartkę jeszcze przed powrotem z Grenlandii. Bardzo za tobą tęsknimy. Igor, Mary, Peter, Carl, Kate, Jenna. Aha, czyli tą kartkę urodzinową dostała Nova. Wiemy, gdzie wisi długopis, w razie czego. No dobra, chyba udamy się najpierw do garażu. This is Polaris Station. Come in, Al. Over. Oh. Al, this is Polaris. Tully spotted another polar bear outside. Not now, Rune. Polaris. Come in, Polaris. Go ahead, we hear you. I found oil deep down a crevasse near Testrial 2. It's an open pit, Nova. I found seep oil. But that's wonderful. And there's more to the story. I also ran into something unexpected. But I'd better tell you in person. I'll be there soon. While you wait, you can contact Thule. We need to announce this right away. What was unexpected? Should I tell them something else? Just tell them we're going to make the shareholders happy and the liberals angry pretty soon. Okay, where are you now? A few miles northeast of Polaris. But speaking of tree huggers, is that Norwegian chap still bothering you? Oh no, he's not. Not at all. What? I tell you, I haven't seen such an obvious crush since my prom night, and that's been a while. He's in the room, Al. Shut it. He's there? Well, I think that was all. See you soon. Over and out. So he found oil. I don't know what that last part was about, though. For some reason, he seemed to think that you have a bit of a crush on me. Crush? No, I just... Come on, is that how they do it in Oslo? Whoops, I think I left the line open. And what a thoughtful mistake it was. This has been a comedy goldmine. Look, maybe Rune could fix you something nice in the canteen. Let's say, tomorrow. I'll even throw in some fuel and ammo for Tully. For distraction, you know. I could do that. Good. Do I have a say in this? Not really. Can you cook, Rune? That's my girl. Rune, I happen to know what she likes, but I'll fill you in later. Now is not the time. Okay, over and out. Over and out.
So, did you have anything else in mind? Tully spotted another polar bear outside. Polar bear research on a station owned by a godless oil company. You know, this might be the biggest oil discovery of our careers. While you are trying to save the Arctic. That's... a serious conflict of interest, I know. I love ice climbing and the Arctic. That's why I'm here. Did my master's measuring skua eggs in Svalbard. As for the company, me being here is just a cheap publicity trick. I'll play along and get my thesis done. But maybe I should get moving. That bear won't be around forever. Be careful. Everything Tully knows about polar bears comes from cola commercials. Okej, okay, no dobra, porozmawialiśmy sobie z nową, której rzekomo się zadłużyliśmy. Telewizor. Można oglądać tylko DVD. No tak, dziwne by było, gdyby na Grenlandii była jakaś telewizja kablowa. Są resztki po jedzeniu. Wieczorem nie ma tu nic do roboty poza piciem do nieprzytomności i obżeraniem się. Jestem ciekaw, czy mają tutaj biedronkę. Fotografia z wyprawy wędkarskiej. Zdjęcia z budowy. Są też jakieś książki i tak dalej, i tak dalej. Może w kuchni coś będę mógł zabrać. W przypadku awarii mielibyśmy poważne kłopoty, inni mieszkańcy stacji nie potrafią gotować. Serio, oni wszystko gotują w mikrofali? Mamy jakąś notatkę. Aha, dobra. Jeżeli będę ją nosił z sobą, to na pewno skwaśnieje. Stary, na zewnątrz jest minus 15 stopni. Nic się z tym nie stanie. Puste skrzynki, prawdopodobnie po piwie. Ale tu widzę, że jest jakaś notatka. To niezbyt uprzejme ostrzeżenie dla Tully'ego, żeby nie ruszał kanapek. Czyli ktoś podżera kanapki. Nie, to do kawy. Jak można pić w ogóle kawę z cukrem? Jak można pić w ogóle cokolwiek z cukrem? Fuj. Dobra, znajdujemy się w garażu. Namiot Tully'ego. Aha. Czyli gościu śpi sobie w warsztacie, tak? Mamy pilarkę stołową, miotłę. Szlifierka. O. Nie potrzebuję nic stamtąd. Czyli drabinki wziąć nie mogę. Nie potrzebuję tego teraz. Lubi spać pod namiotem, zupełnie jak w wieku 4 lat. Aż tak długo się znacie? Mamy też wiertarkę pionową. Nie mam zamiaru taszczyć ze sobą benzyny bez dobrego powodu. No dobra, no. Nie będziemy na razie jej nosić ze sobą. Możemy za to iść do korytarza. Taśma klejąca. W końcu jakiś przedmiot trafił do naszego ekwipunku. Wzięliśmy też linę. Sprzęt eksploatacyjny. Dobra, ale tutaj mamy karabin na strzałki usypiające i to prawdopodobnie też nam się przyda. Rękawiczek wziąć nie mogę. Wyjście na zewnątrz. Suszarka, pralka, pierze. Mamy też flagi EPGE. Cokolwiek to znaczy. Zabiorę Alowi jedną sztukę. Nie zbiednieje od tego. Okej. Złożę płaszcz przed wyjściem. Mogę wejść jeszcze do laboratorium. Sprzęt do usypiania. To nam się na pewno przyda. Teddy bear? Nie ma powodu, żeby to otwierać. Służy do przechowywania gazów. Ale jakich? Mam nadzieję, że nie tych... no wiecie jakich. Kit. I mogę ten kit wziąć ze sobą. Znaczy, na czymś mogę go użyć. Użyj kit na okno fotochromowe. To nie miałoby żadnych wymiernych skutków. Jest też pędzel, kwas octowy, woda destylowana. To niemożliwe. Okej, na razie nie wiem, do czego by mi się mogło to przydać, więc nawet nie będę tego specjalnie przeklikiwał.
Nie potrzebuję nic stamtąd. Plany stacji. Okej, stacja Alfa Polaris. Widok z góry, mamy mapkę całego tego budynku. Ale wziąć ich nie mogę, tylko obejrzeć. Gotowy? Nie, nie chcę żadnej podpowiedzi. Pracownia Nowy. No dobra, co my mamy w ekwipunku? Mamy na pewno odtrutkę, mamy obroże z nadajnikiem, oksymetr, igły do usypiania. Igły do usypiania. Kwas octowy, woda destylowana. Znaczy ja tych igieł do usypiania nie powinienem w czymś zamoczyć? Wiecie, w jakiejś truciźnie albo coś. Chociaż z drugiej strony zobaczę, czy będę mógł to połączyć z karabinem. Użyj igły do usypiania na karabinie na strzałki usypiające. Najpierw muszę ocenić rozmiar zwierzęcia. Aha. No dobra. Czyli tak czy inaczej byśmy musieli wyjść na zewnątrz. Hey, Rune! Over here! Mamy tutaj Teda. Where is it? Back there, behind the station. I think it tried to stalk me, so I took off. Then it's probably a male, so let's be very careful. Musimy zachować spokój. Jest beczka. Mogę udać się na dziedziniec, ale widzę, że jest drabinka na dach. Wydaje mi się, że stąd będzie bezpieczniejsze miejsce, żeby tego niedźwiedzia zaobserwować. He's a big one, all right. Somewhat over 200 kilos, I'd say. And guess what? He is a she. Does that matter? More than one would think. Tracking collars can't be fitted to males. Their necks are wider than their heads. Okej. Musi mieć ponad 2,5 metra długości. Karabin na strzałki usypiające. Good kill. It hit her right where it was supposed to. Just above the shoulder blade. Let's give the sedative some time to kick in and then have a closer look. Okej. Pierwszy strzał i celne trafienie. Mam nadzieję, że minęły 2 minuty. Tak było w instrukcji. Wow. Look at that maw. It can easily crush a seal skull or drag a small beluga whale out of the sea. Mighty nasty smell. It shouldn't be that bad. No, powiem tak, wielka bestia. Careful! Relax. I know what I'm doing. Okej, no dobra, poczekajcie. Nie podchodź przed upływem 2 minut. Sprawdź oddech i tętno. No słychać, że oddycha. Usuń strzałkę, zapisz numer identyfikacyjny niedźwiedzia i obroży. Pod futrem nie ma zbyt wiele tłuszczu, jest niedożywiona. Użyj obroża, to niemożliwe. Oksymetr. No dobra. Niedźwiedź polarny. There's the reason for the smell. The right quadrant mandibular canine is chipped. The what? A fang. The tooth is infected and the infection is spreading. Look at the dark spots on the gums. Okej. Czyli będziemy musieli niedźwiedzia zabrać do dentysty. Długa szyja jest wynikiem adaptacji ewolucyjnej. Pomaga przy pływaniu. Prawa trójka żuchwy jest wyszczerbiona. Jest klatka.
Kręt klatki. Solidny filar podtrzymujący dach. Klatka psów zaprzęgowych. Zanim wprowadzono transport samochodowy, w klatce przebywały dziesiątki psów husky. Czy coś będę mógł na tym użyć? Mam linę. Przywiązanie liny bezpośrednio do pręta nic nie da. Zrobiłbym jej krzywdę. To nie miałoby żadnych wymiernych skutków. Okej. No w jakiś sposób na pewno będziemy musieli tego niedźwiedzia przetransportować do tej klatki. Ale może jeszcze nie w tej chwili. Pytasz o jego historię. What are you doing here in the middle of Greenland? My paps worked in EP offshore. This was the first logical career option. Pytasz co robi. What are you working on next? I don't know yet, damn it. Maybe I'll take the rest of the day off. Okej, porozmawialiśmy na wszystkie tematy. Do zachodniej części stacji. Tutaj mamy też zbiornik z benzyną. Jest pompa paliwowa, ale na razie tu jest chyba wszystko w porządku. Chociaż przejdę się do tego generatora. Lepiej tego nie dotykać. Chyba nie muszę tego dotykać. No, pewnie w tej chwili na pewno nie. Czekajcie, tu wisi jakaś flaga. Może ja tą flagę, którą mam w ekwipunku, też powinienem gdzieś tutaj powiesić. Do części frontowej. Pług śnieżny. Jedna z największych zabawek Taliego. Do strony kuchennej. O, skuter. Nie potrzebuję tego w tej chwili. No, gdybyśmy tak wzięli ten skuter śnieżny, położyli na nim niedźwiedzia i przetransportowali do tej klatki. Jest pas za trzaskiem. Który trafił do mojego ekwipunku. Nie potrzebuję tego w tej chwili. Przestarzały skuter śnieżny z demobilu. Tali ma kluczyki. Okej. Czekajcie. Ja wziąłem pas z zatrzaskiem. Użyj pas z zatrzaskiem na niedźwiedź polarny. Nie ma potrzeby, by to znowu robić. To na nic. Może ten pas będę mógł z czymś połączyć, na przykład z liną. Nie? Dobra. To plan jest taki, żeby porozmawiać z Talim. O ile go w ogóle gdzieś tu znajdę. Jeszcze chcę wejść na ten dach i zobaczyć, czy będę mógł gdzieś tutaj wywiesić tą flagę. No bo w sumie... Użyj flaga na oblodzony dach. To na nic. To chyba nic tutaj na tym dachu zrobić nie mogę. Do laboratorium, do garażu. Tylko Taliego tutaj nigdzie nie ma. Benzyny też do ekwipunku na tą chwilę nie chcę brać. Do pokoju nowy. Może w kuchni będzie. Nie chcę przerywać jej pracy. No dobra, zastanówmy się, co mielibyśmy w tej chwili zrobić. Okej. Wyjdźmy jeszcze raz na zewnątrz. Na dziedziniec. Do generatora, do strony kuchennej. Jest Tali. Pytasz o jego historię, pytasz co robi.
What are you doing here in the middle of Greenland? My paps worked in EP offshore. This was the first logical career option. What are you working on next? I don't know yet, damn it. Maybe I'll take the rest of the day off. Dobra, podejdźmy jeszcze raz do tego niedźwiedzia i dokładnie mu się przyjrzyjmy. Może faktycznie nie zbadałem całego zwierzęcia. Poduszki na obu łapach są czyste. Obroże z nadajnikiem. O! That's a satellite tracker? Yes, but it transmits only triangulation data. The collar will come off after a few weeks. After that, I'll retrieve it. No, interesujący jest też ten oddech. Mamy oksymetr. Cyfrowy pulsomierz przyczepia się go bezpośrednio do błony śluzowej. We're done here. Okay. She can't eat with that tooth. That's why she's so badly malnourished. We need to contact the veterinary service tomorrow. Are you gonna keep her on a leash until then? Let's haul her to that old sled dog cage to wait for them. You stay here and guard her. I'll figure out a way to do it. What if she starts moving before that? I'd keep my distance. She'll be rather pissed off when she wakes up. No dobra, my znaleźliśmy skuter. Tylko że nie mamy do niego kluczyków. Have you figured out how to move her? That thing will get up any minute. Zatwierdź. Czyli co, rozumiem, że muszę wpisać skuter, tak? Let's take the snowmobile and pull her. That might work. Dobra, mamy skuter śnieżny, klatka dla psów zaprzęgowych. Czy ja teraz będę mógł związać tego niedźwiedzia? Zrobiłbym jej krzywdę. Okej, przywiązałem linę do skutera śnieżnego. Zrobiłbym jej krzywdę. Przywiąż linę do skuter śnieżny. Skuter śnieżny. Okej. What do you think? I've got nothing to add. You be the MacGyver here, Viking. I'll pull the throttle when you're ready. Nacisnę gaz, jak tylko będziesz gotowy. No dobra, czyli chyba mamy wszystko. Pyk, pyk i pyk. Eula Petroleum is gonna love her. We are not telling them. We need to do what we can to help her. I'm gonna go take a leak. A my zajrzyjmy do tej niedźwiedzicy. O ile w ogóle będzie taka możliwość. Zobaczymy, jak zniesie uwięzienie w klatce. No, pewnie nie będzie zachwycona. Do zachodniej części stacji, do generatora. O, gierka się zapisała automatycznie. No dobrze. Gdzie w takim razie miałbym się teraz udać? Co bym miał teraz zrobić? Weszliśmy z powrotem do budynku. Tutaj mamy laboratorium, ale w laboratorium chyba już wszystko sobie obejrzeliśmy. Aczkolwiek no jeszcze dokładnie się tutaj rozejrzę. Pracownia nowy. Zastanawiam się, do czego będą mi potrzebne te elementy. Apteczka. O,
Teraz mogłem ją otworzyć. Mamy antybiotyki. Tutaj jest. Silamecylina, odmiana penicyliny w płynie. Waży jakieś 200 kg. Powinno wystarczyć. 1000 mg raz dziennie, domięśniowo lub doustnie. A to oznacza, że będę musiał ją trzymać w bardzo ciasnej klatce przynajmniej 14 dni. Samego rana skontaktuję się z Tul. Okej. Mamy antybiotyk. Make some room. Sample's coming through. Rune. Al. Pretty brisk weather out there. Leave no skin exposed. What do you got there, Gramps? Early Christmas. A few hours ago, I was roaming the glacier using the crevasse radar. No magnetometrics or anything. Suddenly, the thing starts bleeping and I hit the brakes. Went outside and found myself on the edge of the nastiest crevasse ever. Holy shit! And that's not even the hairiest part. Glanced down, and there it was. Deep in the hole, a bubbling pool of crude oil. Again, no transient electromagnetics, tellurics, or anything. Just stumbled on it. So I figured there's more to this story. Tied myself to the six-wheeler's winch and went down. You fucking went down the crevasse? Alone? And with that trunk of yours? Yes, Tully, I bloody went all the way. Let's say I had a hunch of an old oil wizard, did some surface sampling, looked around, and found these. Whoa. Unsettling, isn't it? It was a sacrificial site of some kind. That thigh bone. It's human. Yes, there were plenty of body parts down there. But I didn't want to stick my nose any deeper than I already had. What do you think, Rune? Myślę, że mi się to troszeczkę nie podoba. Wspominasz o zmianie klimatu. This is a prime example of climate change. You'll be dodging crevasses more and more. I knew you'd say that. But what about the find? The symbols look like some sort of elaborate writing, but it's not really my field. If you want a real analysis, we'll need to contact a paleoanthropologist. Maybe, but let's not be hasty here. The find could mean big bucks for all of us, so let's not draw any unnecessary attention to it. Tully? Right on, Gramps. Last time I checked, we were on an oil research station, not some fancy university. You are not going to believe this. Euler himself is coming here. Bob? They're sending Bob? No, much worse. No. I'll be in my room. What the hell was that? Alistair Euler, the son of the company founder, is coming here. I've known Bob a long time, and in this case, the apple has landed far off. Oh, he sure got the Ice Queen ticked off. We have some mutual history together. I'm going out for a smoke. You joining, Gramps? No, thank you. I'll reward myself with a couple of sandwiches. Viking? No, thanks. I'm trying to quit. And if I'm not going to be allowed to contact a real expert, I'll examine those bones myself. Knock yourself out. You do know what your oil find means for Greenland, don't you? Yes, it'll bring in money to the local people, thus giving them tools for pursuing their independence. It'll also have a severe effect on the ecology, not to mention global climate problems. What do you want me to do, Rune? I'm an old guy. For once, I found something worthwhile. Anyway, I suggest you take a look out of your window before going to sleep. There should be powerful aurora in the sky tonight. No dobra, mamy tutaj ciekawe znalezisko, skóra i kości. Mogę się temu przyjrzeć. Kości trafiły do mojego ekwipunku. Rozkładająca się część. Na dole są jakieś znaki, ale nie potrafię ich odczytać. W dolnej części są niedbałe wykonane symbole, zupełnie jakby ktoś je celowo na bas grał. No tak, symbol w owalu numer 3. Nie wiem jak je przetłumaczyć. Te trzy symbole znajdują się w owalu, jakby razem miały specjalne znaczenie. Dobra, wydaje mi się, że na razie przy tym nic zrobić nie będę mógł.
Ogólnie tak. Mamy tutaj antybiotyk, mamy też odtrutkę. Użyj odtrutkę na antybiotyku. Wymienię odtrutkę na silamacylinę. Strzykawka, okej. Narzędzie uniwersalne z kompasem. Ale dobra, mamy strzykawkę. Ja bym musiał w jakiś sposób pewnie dać zastrzyk temu niedźwiedziowi. Samą strzykawką tego nie zrobię. Ale... Nie, metalowe części blokują dostęp. Jeszcze nie. Wydaje mi się, że będę potrzebował jakiegoś pręta bądź kija. Wzięliśmy też tą flagę. Dobra, wiecie co? Tutaj był gdzieś warsztat, tak? Mamy pilarkę. O! Mogę z nim porozmawiać. What do you think about the find? When are you gonna get it on with the Inuit princess, huh? Zaprzeczasz. Przyznajesz mu rację. Don't tell me you haven't tried. Me? Hell no. A cold and bitter creature that woman is, an ice princess. She was working in Thule before this, right? The word is that they had to transfer her to keep a horde of ogling corporate losers away. Like the Eula guy she was mad about. And that she enjoyed the hassle an awful lot, too. Just take a number, pal. Okay, that's enough. I have things to do. But if you need some advice about Inuit women in general, you are now talking to the Eskimo champ. Right. My point is that she'll eat you alive. She's done it before. Gościu, ty się nami nie przejmuj. Jakie są relacje między mną a Królową Lodu, to nasza sprawa. Pilarka stołowa. Dobra, mamy drewnianą tyczkę. Skoro pozbyliśmy się już metalowych elementów, wydaje mi się, że będę mógł to połączyć z tym. Albo z tym. Jeszcze nie. O! Połączono je taśmą. Strzykawka na tyczce. Mój profesor zoologii byłby ze mnie dumny. Dobra, mamy wszystko, co było nam potrzebne, żeby po prostu dać antybiotyk niedźwiedzicy. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego cało, zęby wyleczy u dentysty i... no, będzie szczęśliwa. It's for your own good. You'll get the next shot tomorrow. Strzykawka na tyczce. Czyli rozumiem, że... A nie. Mam antybiotyk w ekwipunku. Ja już sobie tak myślałem, że będę musiał codziennie rano chodzić do laboratorium i brać antybiotyk. To co w takim razie mielibyśmy teraz zrobić? Z wszystkimi porozmawialiśmy. Zbadaliśmy tą mapkę, zbadaliśmy te kości. Nie wiem, może po prostu wypadałoby się wrócić do swojego pokoju i położyć spać. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Skoro nie tu, to może coś w laboratorium jednak. Skóra i kości. Może coś będę mógł faktycznie na tym użyć. Te dwa znaki szczególnie rzucają się w oczy. Dolny przypomina człowieka. Okej. Łuk złożony z symboli. W górnej części znajduje się grupa niezwykłych symboli ustawionych w łuk. Wygląda prawie jak krwawiące niebo. Kość udowa i ramienna. Może teraz tych elementów będę mógł użyć na kości? To nic nie da. To nie miałoby żadnych wymiernych skutków, czyli jednak nie. Figurka Buddy, mapa Grenlandii. To jest plan przyjęcia Euler Petroleum. O, okap mogę otworzyć.
jest już otwarta. Pojemnik wewnątrz okapu. To nie miałoby żadnych wymiernych skutków. Użyj kość udowa i ramienna na pojemnik wewnątrz okapu. No, ten pojemnik na czymś ewidentnie będę mógł użyć. To na nic. Przydałoby się wlać tutaj jakąś wodę albo coś takiego. Użyj pojemnik wewnątrz okapu na okno fotochromowe. No to by nie miało mniejszego sensu. A. Wystarczyło tę kuwetę położyć obok. Okej. To na nic. Kości i płyn w naczyniu. Kości kąpią się w słabym roztworze kwasu octowego. Użyj pojemnik naczyń. Nie, to nic nie da. Może powinniśmy to zostawić tutaj na jakiś czas, aż dojdzie do jakiejś reakcji. No nie wiem, może następnego dnia coś tutaj się stanie. Wiecie, czego brakuje mi w tej gierce? Takiego notatnika, co byśmy mieli teraz dalej zrobić. No w sumie to mógłbym się zapytać, nie? Muszę oczyścić kości przed rozpoczęciem badania. No ale ja nie mam w sumie nic więcej w ekwipunku, co bym mógł użyć na tych kościach. Nie mam mu nic do powiedzenia. O, nie ma jej. Ah, Rune. Quite a day, wasn't it? Pytasz o jego historię. I understand you have a long work history in the Arctic. Too long, my friend. Too long. I've seen all kinds of creatures in here. All kinds of jaunty fellows. Mówisz mu o niedźwiedziu polarnym. Did you see my new mascot? I did, but how long is she going to stay in that cage? That's a different thing. I'm not gonna keep her. What's the problem with her? Infected jaw. Dooley will probably agree to send in a vet. That's a ballsy move, you know, to capture a polar bear. Did you say the artifacts were in a cave, not in the bottom of the crevasse? A glacial cave beneath the ice, yes. It was deep beneath the surface. Not a very pleasant place. But don't start getting any weird ideas about academic investigations or anything. I found it and I'll dedicate it to pumping black gold. Co się dzieje? What are you working on? Right now, my main field of expertise, a sandwich. Okej. Porozmawialiśmy na wszystkie tematy. Ale nie ma tutaj takiej atmosfery w tej grupie, że wiecie, jeden za drugim by stanął. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Muszę oczyścić kości przed rozpoczęciem badania. Czyli coś muszę zrobić z tymi kośćmi jednak. Tak jakbym... Chyba, że... Z powrotem do okapu to mogę włożyć. Kalcyt powinien rozpuścić się w słabym roztworze kwasu octowego. Obejrzę wyniki rano.
Może chwilę odpocznę, a zatem spróbuję napisać coś do doktoratu. Czyli wiecie co? Jednak warto klikać na, jak on ma na imię, Runa, tak? Wtedy otrzymujemy podpowiedzi, co powinniśmy dalej robić. Shit! What a dream. What's that noise? Sounds like a garbled radio. A może to wcale nie był sen? Widać, że za oknem jest zorza polarna. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że let's play wam się spodobał. Pamiętajcie, to jest dopiero początek gierki. Ona się z czasem rozkręci. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!